Pokój dobro. Pokój dobro. No i co, święta? Święta, bardzo, bardzo piękny czas. Czas, który nam wlewa w serce i nadzieję, i radość, i taką perspektywę, że no niebo zostało, będzie otwarte, bo przyszedł Zbawiciel. Kurczę, ja im dłużej tak rozmyślam nad świętami, im jestem starszy. No bo już woda posiwiała trochę. No, już tu mam trochę. Im jestem starszy, tym jestem bardziej zadziwiony tym, że Bóg faktycznie stał się człowiekiem, słuchajcie. Im jestem starszy, tym bardziej zdziwiony, że Bóg faktycznie stał się człowiekiem. To znaczy ja sobie coraz bardziej uświadamiam z kolei, doświadczając swojej słabości, swojej grzeszności, uświadamiam sobie, jak bardzo potrzebuję kogoś, kto wyrwie. Wyrwie z tej słabości, wyrwie z tej niemocy, z tego grzechu ciężkiego, lekkiego, z każdego, bo człowiek widzi, no staram się, pracuję, podejmuję postanowienia, wysiłki, no nie daję rady. No potrzeba kogoś. Dlatego właśnie to Boże Narodzenie, te święta mówią nam, że po to Syn Boży stał się człowiekiem, po to przyszedł na świat, żeby nam dopomóc. No. Żeby nam dopomóc. Naprawdę przyszedł nasz Zbawiciel, który chce nas wziąć za ręce, który chce nas poprowadzić do nieba, który mówi, no podnieście się ze swoich słabych kolan, no chce nam wlać w sercu, tak jak to u Izajasza jest, nie? Że ci, co zaufają Panu, to mają skrzydła, lecą, bez zmęczenia, biegną, prawda? No właśnie On tak chce, żebyśmy biegiem do nieba. Nie? Słuchajcie, no takich pewnie każdy ma swoje refleksje w czasie tych świąt. Ja osobiście życzę Wam takiej naprawdę zadumy, jakby to nie brzmiało poważnie, teologicznej nad miłością Boga do człowieka. Że to naprawdę trzeba kogoś bardzo kochać, żeby się tak bardzo uniżyć. Przecież Bóg przychodzi też do nas z perspektywą jednak męki też, nie? Jak bardzo musi nas Bóg kochać, że chce nam się objawić, przemówić do nas w naszym języku, żebyśmy nie chodzili po omacku, żebyśmy go mogli doświadczyć. Życzę Wam tego, żeby tak się zastanowić nad tym po prostu, chociaż przez chwilę, nie? Bo to, że oczywiście no, tam zdrowych, spokojnych i zdrówko najważniejsze, to my oczywiście wiemy, ale też, żeby nie zatracić w tym wszystkim takiej po prostu refleksji o miłości Boga. Zresztą tak jest, że Chrystus pokazuje nam nasze człowieczeństwo, jak ono powinno wyglądać. To jest właśnie troska o innych ludzi, to jest właśnie ta miłość, to jest to poświęcanie się, to jest to, służcie sobie nawzajem, miłujcie się wzajemnie. Zobaczcie, czego On od nas oczekuje. On nie mówi, że mamy nie wiadomo jakie rzeczy robić, takie proste, takie właśnie, przebaczajcie sobie, bądźcie dla siebie życzliwi, miłujcie się nawzajem. No właśnie o to chodzi, żebyśmy tacy się stawali. On taki był, totalnie taki był, całkowicie dla nas z miłości do tego stopnia, że życie za nas oddał. Nie? I tego nas uczy. I niech to Boże Narodzenie, te święta będą właśnie też taką refleksją nad naszym człowieczeństwem. Czy rzeczywiście jest ono przepełnione miłością, szacunkiem, wzajemnym zrozumieniem, chęcią pomocy sobie, chęcią troski o siebie, byśmy wszyscy spotkali się tam w niebie. Pokój dobro. Pokój dobro.